Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nagrania realizowanego przez Instytut Badawczy Provita Bona w ramach cyklu Trzecia Rzesza. Anatomia zbrodniczego systemu. W poprzednim odcinku nakreśl nakreśliliśmy tło, czy też raczej korzenie, które naszym zdaniem tkwią u podstaw narodzin narodowego socjalizmu, a następnie zbrodniczego systemu Trzeciej Rzeszy. Przedstawiliśmy, przedstawiliśmy Państwu koncepcję roku 1914 rozwijaną przez niemieckich intelektualistów u progu i w trakcie I wojny światowej, którzy uważali albo bądź traktowali Pierwszą wojnę światową, przepraszam, jako początek nowej epoki. Jako początek nowej epoki, w której nie będzie już miejsca na anglosaski liberalizm, francuski racjonalizm, francuską koncepcję państw suwerennych, demokratyzm, parlamentaryzm, a który to będzie stał pod hasłem socjalizmu. Nowa epoka miała być epoką planowania, organizacji, jednym słowem socjalizmu, ale nie socjalizmu proletariackiego. Lecz właśnie socjalizmu narodowego. W tym odcinku chcemy pójść krok dalej i pokazać kolejny etap powstawania właśnie tego systemu, o którym jest mowa w tym cyklu. I przeważnie uważa się, że przyczyną powstania narodowe, narodowego socjalizmu III Rzeszy były upokorzenia, jakich Niemcy doznali podczas. Konferencji w Wersalu, ostatecznie y, poprzez traktat wersalski, my chcielibyśmy tę tezę zrelatywizować i pokazać, że sprawy są dużo głębsze, a konkretnie nasza teza jest następująca. Uważamy, że owszem, Wydarzenia związane z traktatem wersalskim miały olbrzymi wpływ na kształtowanie się tożsamości niemieckiej w okresie międzywojennym, ale nie wynikały z obiektywnych faktów związanych z tym olbrzymim upokorzeniem, którego Niemcy rzekomo mieli tam doznać, ale wynikało z tego, że Niemcy wcześniej sami się tak napompowali, stworzyli sobie taki świat iluzji, w którym to już Niemcy mieli tak naprawdę decydować o losach całego świata, i kiedy nastąpiło zderzenie z rzeczywistością, ta dysproporcja między tym, co oni wyobrażali sobie o swoim miejscu w świecie, a rzeczywistością, w której się znaleźli, była tak olbrzymia, że nie potrafili sobie z tym po prostu poradzić. Szanowni Państwo, w poprzednim odcinku dość dużo mówiliśmy o niemieckim entuzjazmie dla wojny i niemieckiej wizji tego, że Niemcy staną się, jak to oni sami określali, Weltmachtem, czyli mocarstwem światowym, a więc z mocarstwa regionalnego, najsilniejszego państwa Europy Środkowo-Wschodniej, staną się jedną z największych potęg świata. Wiele w niemieckiej propagandzie wtedy mówiono o niemieckim miejscu pod słońcem. Sugerując tutaj właśnie jakieś imperium, to było oczywiście nawiązanie do znanego habsburskiego hasła imperium, nad którym nie zachodzi słońce. Przez wiele lat niemiecka historiografia utrzymywała przy tym, że Niemcy zostały do wojny sprowokowane, zostały właśnie zaatakowane, prowadziły wojnę obronną. I dlatego też nie miały żadnych planów ekspansyjnych. To jest oczywiście nieprawda, dlatego że w 1961 roku Profesor Fischer opublikował taką znaną książkę na temat niemieckiego powołania do panowania w I wojnie światowej, niemieckiej walki o panowanie w I wojnie światowej, w której opublikował dokument, który wygrzebał zresztą w archiwach enerdowskich, co ciekawe, tak zwany Program Wrześniowy. Program ten można przeczytać w całości w, nasz, w czasopiśmie, którym wydajemy, Profide Regetlege, w numerze 82 z 2019 roku poświęconym Mittel o Europie, gdzie ten dokument został przez nas przetłumaczony. I dokument jest istotny, dlatego że pokazuje, że Niemcy, wchodząc w I wojnę światową, miały bardzo sprecyzowane idee i poglądy, co chcą na tej wojnie zyskać. Dokument dotyczy co prawda tylko i wyłącznie roszczeń w stosunku do Zachodu, dlatego, że jest powiedziane w tym dokumencie, że roszczenia w stosunku do Rosji zostaną później wyrażone. Jedynym wyjątkiem tutaj jest to, że mowa jest o państwie buforowym z Rosją w postaci odnowionego Królestwa Polskiego. To jest zresztą. Co ciekawe, pierwsza oficjalna, można powiedzieć, wzmianka na temat odbudowy, planów niemieckich odbudowy Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej. Ale co do zachodu, to po pierwsze były to roszczenia w stosunku do Francji. Francja miała utracić różne tereny przygraniczne o znaczeniu strategicznym i milita militarnym. Przede wszystkim miała zostać związana dwustronną umową celną z Niemcami, w wyniku której produkty niemieckie miały być nieoclone sprzedawane do Francji, podczas kiedy francuskie miały być sprzedawane do Niemiec mimo dużych ceł zaporowych, więc mówiąc wprost, francuska gospodarka miała być zalewana przez produkty niemieckie bez możliwości reeksportu. Po drugie, w stosunku do Francji Niemcy żądały wysokiej kontrybucji, która miała na 15-20 lat całkowicie uniemożliwić im odbudowę swojej armii. Po trzecie, Belgia miała stać się tzw. państwem buforowym, Holandia państwem uzależnionym i w związku celnym z Niemcami. No i wreszcie, Niemcy też liczyły w tym dokumencie na włączenie Luksemburga, a także na nowy podział terytorialny kolonii, ale jak w tym dokumencie była mowa, to zostanie ustalone dopiero po wojnie. Dokument jest ważny, dlatego że świadczy o tym, że Niemcy wchodziły w, drugą, w I wojnę światową, mając plany imperialne w kierunku zachodu, po to, aby cały obszar dzisiejszego Beneluxu i przygraniczne tereny Francji w, dokonać ich aneksji bezpośredniej lub też stworzyć państwa uzależnione od siebie. Także dokument ten jest istotny i pokazuje, że nie była to żadna ze strony Niemiec wojna obronna, tylko wojna jak najbardziej napastnicza o poszerzenie swojego terytorium. Dokładnie. I jeśli to połączymy z tą ideologią, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli właśnie w tej, z tą wiarą w niemiecką misję, to widzimy w jakim nastroju tak naprawdę Niemcy tkwili. I co więcej, przez prawie cały okres I wojny światowej wydawało się, że. To przekonanie, które przypisywali sobie, jest jak najbardziej uzasadnione. Po pierwsze, udało im się przeprowadzić rzeczywiście totalną mobilizację społeczeństwa, gospodarki, dzięki czemu mogli prowadzić wojnę na wielu frontach naraz. Co więcej, wojna nie przeszła przez terytorium Niemiec, to było to był bez wątpienia olbrzymi sukces, że udało im się cały czas utrzymać wojnę poza własnymi granicami. Niemiecka ludność nie doznała żadnych, nie wiem, zniszczeń wojennych, żadnej przemocy, która normalnie towarzyszy wojnie. Niemcy tak naprawdę jako społeczeństwo wojny nie widzieli, oprócz oczywiście żołnierzy, którzy walczyli na froncie. I co więcej, Niemcom przede wszystkim udało się zrealizować iście diabelski plan wyeliminowania Rosji carskiej z gry. I w tym celu wzniecono rewolucję bolszewicką w Rosji. W tych czasach już nie ma w ogóle wątpliwości, że Niemcy byli w to jak najbardziej zaangażowani. Jest literatura na ten temat, pod filmem umieszczę link do jednej książki, jednej autorki, która pracowała na archiwach, która dokładnie wyliczyła, jakie sumy Niemcy przeznaczyli na wywołanie rewolucji w Rosji, żeby Rosję wyeliminować z gry. I przypomnijmy, że to była realizacja wcześniejszego planu. E, tak, e, oczywiście, dlatego że e, na przykład w tej książce Fischera, o której wspomniałem, jest cały rozdział na temat e, planów niemieckich wywołania rewolucji w różnych krajach e, i tutaj Fischer wymienia dwóch rewolucjonistów, to znaczy Józefa Piłsudskiego i Włodzimierza Ilicza Lenina. Jest to ciekawe, ponieważ e, Piłsudski jest w tej książce wspomniany dwa razy, w tym raz razem z Leninem jako nadzieja na rewolucję. W 2014 roku taką wunderwaffą niemiecką właśnie miał być Piłsudski, który miał wzniecić powstanie w kongresówce, będąc zresztą sam agentem austro-węgierskim. I dzięki temu Niemcy miały zrealizować plan Schlieffen, to znaczy Rosja nie mogłaby uderzyć na zachód, na Niemcy, i niemieckie armie szybkim marszem miały zdobyć Paryż i rozegrać wojnę. To się oczywiście nie udało, dlatego że Polacy na szczęście nie dali się Piłsudskiemu złapać na tą propagandę. Zresztą to też błąd Austro-Węgrów, którzy wysłali go na najbardziej endeckie i antyniemieckie okolice, okolice, czyli Kielce i okolice. Potem drugim planem w takiej sytuacji stał się planem rezerwowym Włodzimierz Szilicz-Lenin, który jednakże nie mógł, być, nie, nie mógł zostać użyty od razu. Z tego prostego powodu, że w Rosji w 2014 roku nie było nastrojów rewolucyjnych. Rosja musiała najpierw trochę pocierpieć, trochę przegrać kilka bitew, musiało się pogorszyć zaopatrzenie po to, żeby znalazły się odpowiednie warunki dla Lenina. I Lenin zostaje w 2017 roku przewieziony do, Helsi do Finlandii, wylądował w Finlandii, stamtąd się przedarł do Petersburga, wywołując tam rewolucję. I rewolucja spowodowała faktyczne wyeliminowanie Rosji z wojny, dlatego że armia rosyjska poszła w rozsypkę z powodu nastrojów rewolucyjnych, tendencji do wybierania oficerów w demokratycznych głosowaniach, tendencji do głosowań żołnierzy, czy mają iść do ataku, czy nie. W związku z czym armia tak kierowana oczywiście nie była w stanie prowadzić żadnych działań. I w takiej sytuacji Niemcy podeszły dosyć daleko w, na przez rosyjskie terytorium i Lenin zaproponował wtedy już jako niemiecki agent pokój bez aneksji i, bez aneksji i odszkodowań. Oczywiście taka wizja Niemcom nie odpowiadała, dlatego że jak się wygrywa wojnę, to się chce i aneksji i odszkodowania. Zresztą Niemcy w tym czasie już ogłosiły między innymi powstanie Królestwa Polskiego, akt 5 listopada 2016 roku. Dlatego też no, na propozycję Lenina nie odpowiedziano. I ostatecznie w marcu 1918 roku w Brześciu Litewskim doszło do podpisania historycznego porozumienia pokoju. Niemiecko-rosyjskiego, który zresztą Hitler wychwalał potem w Mein Kampf, traktując jako wzorcowe ułożenie stosunków z Rosją. W wyniku, której, w wyniku tego porozumienia Niemcy oderwały od Rosji, stworzyły swoją wreszcie Mitteleuropę, swoją strefę kolonialną w Europie Środkowo-Wschodniej, nad Bałtykę, czyli Litwę, Łotwę i Estonię, tereny dzisiejszej Białorusi oraz tereny Ukrainy. I terenami tym, no i oczywiście samą kongresówkę. I terenami tym zarządzały albo bezpośrednio, albo w porozumieniu z Austriakami. Do tego Rosja Carska, przepraszam, Rosja Leninowska zobowiązała się zapłacić 6 miliardów marek w złocie odszkodowania, odszkodowań wojennych, z których jednakże wypłaciła tylko jedną dziesiątą, dlatego że Niemcy przegrały pod koniec 17 roku wojny i natychmiast Związek Radziecki zerwał to porozumienie i swoje, swoje należności finansowe uznał za niebyłe. Ale w każdym razie, jeżeli szukamy projektu Mittel Europy, no to właśnie wtedy on został przez chwilę rzeczywiście urzeczywistniony i dało to Niemcom nadzieję na wygranie wojny na Zachodzie. Dokładnie. Także wszystko przebiegało według planu i już Niemcom się wydawało, że tak naprawdę rządzą światem i byli rzeczywiście bardzo blisko tego. No i ostatecznie wojnę przegrali. I wtedy narodziła się w Niemczech tak zwana Deutschlands legendę, czyli legenda ciosów w plecy, jakoby y, przyczyną przegranej Niemcy był cios w plecy zadany przez rewolucjonistów, przez socjaldemokrację, przez komunistów. Prawda oczywiście wygląda inaczej, dlatego że. Przez to, że Niemcy byli już blisko realizacji swoich celów, ostatecznie Stany Zjednoczone zdecydowały się wejść do gry, zdecydowały się włączyć do wojny, gdyż rzeczywiście wygrana Niemiec zupełnie spowodowałaby całkowite, całkowite przetasowanie geopolityczne. I w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, to tak naprawdę to była tylko kwestia czasu, kiedy Niemcy tę wojnę przegrają. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam, Niemcy sami siebie nakręcili, sami stworzyli sobie określoną wizję świata, w której oni rządzą i oni rozdają karty, nie byli w stanie przyjąć tego faktu do wiadomości. I wtedy właśnie powstała ta legenda, według której niemieckie wojsko było w polu nie do zwyciężenia, czyli Deutsche Heer wa im felde und bezigt, im felde und to jest taka formuła, która będzie się potem cały czas gdzieś tam przez tą literaturę niemiecką przewijać. I ponieważ militarnie wojsko niemieckie było nie do zwyciężenia, a przegrali ze względu na ten cios w plecy, czyli rewolucję, no to już tak naprawdę zaczęła powstawać cała narracja, że przyczyną przegranej Niemcy, Niemiec byli Żydzi, byli komuniści, czyli byli właśnie ci żydowscy internacjonaliści. I zaczyna się Wersal. I zaczyna się Wersal, a razem z nim zaczyna się nowa niemiecka narracja, czyli właśnie Wersalu jako symbolu niemieckiego upokorzenia. Ale drodzy Państwo, jeśli mówimy, mówimy o Wersalu, o Wersalu w 1919 roku. Musimy pamiętać o tym, że ten wersal z 1919 roku był reakcją na coś, co się działo wcześniej, a co niemiecka propaganda dość skutecznie wymazała z naszej pamięci. A konkretnie chodzi o okoliczności, w jakich Niemcy dokonali swojego zjednoczenia, w jakich została utworzona II Rzesza Niemiecka. Bezpośrednio Bezpośrednio drogę utorowała do właśnie powstania II Rzeszy Niemieckiej, do zjednoczenia Niemiec wojna niemiecko-francuska, która wybuchła w 1870 roku i którą Francuzi dość szybko przegrali, i Niemcy w ten sposób wyeliminowali z gry swojego głównego. Konkurenta, jeśli chodzi o tę hegemonię w Europie, nie wiem, zachodniej, w Europie środkowo-wschodniej, czyli Francję. I zwróćmy uwagę na to, że proklamacja utworzenia drugiej Rzeszy Niemieckiej została dokonana właśnie w Wersalu. Właśnie w Wersalu, w sali lustrzanej, w trakcie pompatycznej ceremonii, której celem, Oczywiście było upokorzenie Francuzów. Dlatego wyobraźcie to sobie, że niemiecki, pruski król Wilhelm I ogłosił się cesarzem właśnie na terenie Francji, właśnie w sali lustrzanej w Wersalu. Czyli wybór tego miejsca był absolutnie nieprzypadkowy, i jego celem było upokorzenie Francji. Co więcej, nawet wybór daty nie był przypadkowy, gdyż ceremonia odbyła się 18 stycznia 1871 roku w rocznicę innego wydarzenia z 18 stycznia 1701 roku, kiedy to Fryderyk I w królewcu sam sobie nałożył koronę na głowę i ogłosił się królem w Prusie. Taką formę użył, gdyż formalnie królem Prus był król polski. Królem Prus był król polski, więc Fryderyk I nakładając sobie koronę na głowę ogłosił się królem w Prusie. Ale de facto od tej pory uchodził już za króla w Prus. Prus. Akt ten był absolutnie nielegalny ale oprócz Rzeczpospolitej Polski, bodajże tylko Watykan się temu sprzeciwił, pozostałe państwa na to nie zareagowały, co otworzyło Prusom drogę do zdobywania pozycji mocarstwowej w Europie, dokonania rozbioru Polski, wcześniej pokonania albo inaczej wyeliminowania albo sukcesy sukcesywnego osłabiania Austrii, a ostatecznie Wywołania wojny z Francją w 1870 roku. Tak, to teraz myślę, że czas jest na omówienie warunków pokoju wersalskiego, dlatego że w niemieckiej historiografii stworzono, niemieckie propagandzie, cały wizerunek Niemiec nieprawdopodobnie upokorzonych w Wersalu. Ja bym powiedział tak, są pewne elementy rzeczywiście, można powiedzieć, upokarzające, ale akurat nie one wywołały w Niemczech największą złość i największą wściekłość, tylko zmiany terytorialne. Zacznijmy może w takiej sytuacji od elementów po kolei. Po pierwsze, w traktacie wersalskim uznano winę Niemiec za wywołanie I wojny światowej. Po drugie, w traktacie wersalskim uznano imiennie winę cesarza za zbrodnie popełnione w tej wojnie i zażądano jego wydania. Jak wiadomo, cesarz zbiegł do Holandii, która go nie wydała i tam dopiero w okresie II Wojny Światowej zmarł. I cesarz, i Niemcy zostały w takiej sytuacji proklamowane republiką po to, żeby uniknąć kłopotliwej kwestii cesarza, który miał być sądzony za zbrodnie wojenne. To była rzeczywiście nowość wtedy sądzenie suwerena, czy ex suwerena za zbrodnie wojenne, ale też wynikało z faktu, że Niemcy nie przestrzegały konwencji genewskiej, które zostały podpisane na początku XX wieku, prowadząc czy to nieograniczoną wojnę podwodną, czy też na przykład używając zakazanych broni, czyli broni chemicznej. To jest drugi element. Trzeci element dotyczył niemieckich sił zbrojnych. I tutaj rzeczywiście mamy element upokarzający, dlatego że zostało ograniczone do 100 tysięcy żołnierzy zaledwie, bez możliwości posiadania lotnictwa, czołgów, a flota niemiecka została ograniczona do 6 małych pancerników, sześciu krążowników i kilkunastu innych okrętów. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to było najbardziej upokarzające w tym sensie, że Niemcy straciły armię, która mogła stanowić dla nich narzędzie do wywołania kolejnej wojny. I wreszcie trzeci element no to są straty terytorialne. Straty terytorialne Niemiec w I wojnie światowej wyniosły około 7% ich terytoriów. Przy czym warto zaznaczyć, że Niemcy nie straciły tak naprawdę żadnych terytoriów czysto niemieckich, bo z bardzo małymi wyjątkami. Dlaczego? Na wschodzie Niemcy straciły ziemię na rzecz Polski, zamieszkałe w większości przez Polaków. To znaczy Wielkopolskę, Pomorze, gdzie ludność niemiecka nie stanowiła więcej niż 10-20% mieszkańców. Straciła również po plebiscytach i powstaniach śląskich część Górnego Śląska, ale też zamieszkała w większości przez Polaków straciła Gdańsk, który stał się wolnym miastem, gdzie rzeczywiście Niemcy stanowili ponad 50% ludności. Drugim miejscem, gdzie Niemcy stanowili większość, były miasteczka Eppen i Malmedy, które straciły na rzecz Belgii, ale to były małe miasteczka i związane to było przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa, dlatego że znajdowały się tam strategiczne wzgórza, z których można było strzeliwać Belgię. No i straciły Alzację i Lotaryngię na rzecz Francji, ale były przecież to ziemie francuskie, które zostały nie, y, Francuzom zabrane w roku 1870. No i wreszcie y, straciły część szlezwiku Holsteinu na, na rzecz Danii, które te, to, 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 te ziemie zamieszkane były przez Duńczyków i opanowane zbrojnie przez Prusaków. Także z punktu widzenia jakby no, ziem etnicznie niemieckich to jedyne, jedyne to były te miasteczka Eupen i Malmedii, Open, tak. Franc Belgowie mówią Eupen. Dlatego. Nie, open? nie tak, dlatego że, dlatego, że czytając francuska to. I straciły Gdańsk, który stanowił, no rzeczywiście tam większość stanowili, stanowili Niemcy, ale było to konieczne ze względu na fakt, że Polska nie posiadała żadnego portu, mając tylko 144 km dostępu do morza. No i wreszcie ostatni element. Niemcy miały zapłacić dosyć duże. Odszkodowania wojenne, które stanowiły mniej więcej 3% PKB niemieckiego i płacić je miały przez 50 lat, ale jak wiem, akurat w większości tych roszczeń nie zrealizowały z tego powodu, że potem Anglicy stawali po ich stronie, a ostatecznie no, zjadły te roszczenia inflacja. Potem była druga wojna światowa, i te, te roszczenia, oczywiście, te, te sumy nie zostały spłacone. No i wreszcie dodajmy, może taki najbardziej Charakterystyczny fakt, a mianowicie Walter von Rathenau, który przyjął te. Przyjął te warunki ze strony niemieckiej. To zresztą jest ciekawa postać, bo z pochodzenia Żyd, który nie mógł zostać, nie zrealizować swojego marzenia, czyli zostać huzarem cesarskim właśnie z powodu swojego pochodzenia Ministerstwa Zagranicznych Niemiec przyjął te warunki, i tutaj są dwie wersje w literaturze się pojawiają. Jedna wersja mówi, że siedząc i nie powstał po to, żeby je odebrać. A druga wersja mówi, że powstał, ale żeby je odebrać, założył rękawiczki. Jak było, nie wiem, w literaturze historycznej różne się spotykamy wersje. W każdym razie anegdota jest istotna, bo pokazuje stosunek Niemców, a to nawet nie Niemca, tylko no, Niemca żydowskiego pochodzenia, chociaż niemieckiego nacjonalisty, imperialisty, do, do postanowień wersalskich i do tych wszystkich, prawda, propozycji, na mocy których Niemcy otrzymały pokój. Jeśli chodzi o reparacje, przypomnijmy też, że Francja po swojej przegranej wojnie w 1871 roku także została zmuszona do zapłacenia olbrzymich kontrybucji, które spłaciła dosyć szybko więc też można powiedzieć tutaj pewna reakcja na reakcję, z tym, że w, właśnie w Wersalu ustanowiono nową zasadę, czyli ta wysokość reparacji miała odpowiadać realnym szkodom wyrządzonym w czasie wojny. I tutaj wspomnimy, wspomnimy o tym, że w naszych poszukiwaniach bibliotecznych kiedyś natknęliśmy się na ciekawą pozycję taką ekspertyzę opracowaną przez niemiecki Reich Commission, czyli komisję, która miała właśnie oszacować te wszystkie straty wojenne i to, które żeśmy znaleźli, dotyczy właśnie strat po, w czasie strat dotyczących królestwa kongresowego i cały dokument liczy gdzieś mniej więcej 600 stron znajdujemy tam wyłożoną całą metodę obliczania tych strat i potem właśnie sukcesy, sukcesywnie wszystko właśnie te straty zostały wyliczone. Jest to ciekawy dokument historyczny Pokazujący w ogóle, jak, jak takie straty szacowano. Ale to jest taka ciekawostka. To też jest ciekawostka, bo przecież Królestwo Polskie nie należało do Niemiec. Mm -hmm. To były ziemie, które miały zostać do Niemiec częściowo włączone, a częściowo stworzone nowe Królestwo Polskie. Tym niemniej Niemcy już szacowali straty, które sami wywołali, bo przecież to ich wojska te straty spowodowały swoim atakiem na Rosję w 2014 roku. Dokładnie, także dokument, dokument ciekawy, kwestia ta prowadzi nas do ostatniej sprawy, którą chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, a konkretnie do tego, że w czasie dzięki Wersalowi Polska odzyskała niepodległość w dużej mierze dzięki zabiegom dyplomatycznym Dmowskiego i Paderewskiego, ale przede wszystkim dzięki temu, że sama idea utworzenia państwa polskiego w środku Europy była jak najbardziej kompatybilna z polityką amerykańską, która nie chciała dopuścić do tego, by Niemcy zawładnęli kontynentem. Oczywiście głównymi orędownikami takiego rozwiązania sprawy była Francja, która po prostu dążyła do tego, by osłabić Niemcy, ale no, można powiedzieć, była tutaj pewna, pewna, pewna zbieżność interesów polskich, francuskich, amerykańskich, dzięki czemu Polska mogła powstać. I oczywiście z punktu widzenia niemieckiego była to totalna klęska. Była to totalna klęska, z którą Niemcy się nie pogodzili i kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości, przez Czechosłowację, czy w ogóle, można powiedzieć, pewnego wyemancypowania się Europy Środkowej była jedną z przyczyn potem wybuchu II wojny światowej. I musimy o tym pamiętać, dlatego że Polska z punktu widzenia Niemiec była traktowana jako, cytuję, Benkart w Wersalu. I takie spojrzenie na Polskę, jako na Benkarta w Wersalu, miały w Niemczech wszystkie siły polityczne. Od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, w tej kwestii tak naprawdę wszystkie siły polityczne w Niemczech mówiły jednym głosem. I o tym musimy pamiętać, dlatego że do dziś żywa jest literatura rewi rewizjonistyczna, rewizjonizm historyczny w Niemczech kwitnie na dobre, co zresztą opisałam w, w naszej nowo wydanej książce Państwo Narodowe, Jego wrogowie w tekście poświęconym właśnie niemieckiemu rewizjonizmowi i w tekście tym pokazuje, że wszystkie narracje rewizjonistyczne. Zawsze zaczynają się od I wojny światowej. Podam tu jeden przykład. Jeden przykład, przykład autora dobrze państwu znanego, czyli Davida Iringa w książce „Deutschland z Ostgrenze”, czyli niemiecka wschodnia granica. Książka, która nie została przetłumaczona na polski i która w Polsce jest mało znana, a która tak naprawdę stanowi esencję niemieckiego rewizjonizmu, tylko napisaną przez autora anglojęzycznego i w tej książce także narracja zaczyna się od pierwszej wojny światowej, od odzyskania przez Polskę niepodległości, które traktowano jest jako przejaw polskiego imperializmu, jakoby rzekomo Polacy chcieli kosztem Niemiec się rozwijać, gdzie sama sprawa i zaborów, i prześladowania Polaków pod zaborami jest kompletnie pominięta. Ta historia zaczyna się tak naprawdę od tego, jak to biedni Niemcy zostali skrzywdzeni w Wersalu, i Polska się na tym, na tym fakcie skorzystała, i jak to do dzisiaj tak naprawdę, no bo książka jest współczesna, dzieje się Niemcom dziejowa krzywda. Podsumowując, teza nasza jest taka, że oczywiście Wersal miał olbrzymi wpływ na tożsamość Niemców podczas okresu międzywojennego, ale nie wynikało to rzeczywiście z tego, że wydarzyła im się jakaś obiektywnie olbrzymia krzywda, ale wynikało po prostu z przepaści między tym, jak oni sobie wyobrażali koniec tej wojny. A tym, co się realistycznie stało. I przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę do niemieckiej pamięci historycznej, nie mówimy o niemieckiej literaturze naukowej, bo to jest coś zupełnie innego i na tym polu naprawdę jest wiele wspaniałych opracowań, ale jeśli chodzi o pewną taką pamięć historyczną, pewną taką narrację popularną, tak naprawdę nigdy nie się, nigdy nie pojawiło się w niej poczucie odpowiedzialności, że Wersal był odpowiedzią na to, co się w Wersalu wydarzyło kilkadziesiąt lat wcześniej. Że po drugie Niemcy stworzyli Lenina, bo to Niemcy stworzyli tak naprawdę państwo bolszewickie i bez niemieckiego poparcia rewolucja bolszewicka nigdy by się nie udała i nie zostałaby przeprowadzona. Po trzecie, że to Niemcy wpuścili do Europy Amerykanów i po czwarte, że doprowadzili swoimi działaniami do wyniszczenia biologicznego Europy. I po piąte, zaprowadziły rzeczywiście początek nowej epoki, czyli etaty z gospodarczy i powolną likwidację klasy średniej. To był rzeczywiście początek nowej epoki. Niemcy odegrali tutaj olbrzymią rolę, za co jako naród, mówię właśnie w kontekście pewnej pamięci historycznej, nigdy nie poczuli jakiejkolwiek odpowiedzialności. I zamiast wtedy wyciągnąć wnioski z tego, co się rzeczywiście stało, Niemcy poszli w kierunku kreowania nowej, fałszywej narracji, nowej, napuszonej ideologii, zgodnie z którą, tak jak to już wspomnieliśmy, odpowiedzialnymi za całe zło mieli być Żydzi. Niemcy stworzyli wtedy swoją Tożsamość, czy też swoją narrację narodową w oparciu o tak zwany trójkąt dramatyczny. Niemcy ofiara, Żydzi to kat, a wyzwolicielem miał być Adolf Hitler. I o tym powiemy Państwu w następnym odcinku. Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym Państwa tradycyjnie prosić o lajkowanie, udostępnianie w mediach społecznościowych o wpłaty na naszą fundację, która realizuje te programy. Tutaj pewnie się pojawia w tej chwili na dole numer konta naszej fundacji, zresztą on też na dole tutaj pod tekstem. Wreszcie chciałbym Państwa również zachęcić do zakupu wspomnianej przez Magdę książki Państwo Narodowe i jego wrogowie. Jest to możliwe na przykład poprzez wpłacenie 50 zł na konto naszej fundacji. Wtedy wszyscy ci, którzy wpłacają, dostaną tą książkę z odręczną dedykacją od nas. Dokładnie. Tak. Osoby spoza Polski, które by chciały zamawiać, proszone są o kontakt mailowy, bo tam trzeba ustalić wtedy koszty wysyłki poza Polskę. Gdyby ktoś z Państwa chciał, oprócz tej książki, kupić również profilę legę poświęcone niemieckim planom dotyczącym Polski. Nitetu Europy w pierwszej i drugiej wojnie światowej, to można obydwa, obydwie te pozycje zakupić przez księgarnię konserwatyzm.pl. No i to ch chyba byłoby w takiej sytuacji na tyle. Dziękuję i spotykamy się na nasz, tym następnym programie, również dotyczącym korzeni narodowego socjalizmu. Ja ze swojej strony dodam jeszcze, że planujemy także wydać dwie nowe pozycje książkowe jedną pracę o której wspom wspominaliśmy w ostatnim odcinku, pracę nad którą pracujesz. Może coś powiesz na ten temat? Książka będzie miała tytuł właściwie o naszej sprawie napisana. Będzie miała tytuł Mitologia imperialna narodowego socjalizmu. Właściwie jest już tak praca ukończona, brakuje i tylko wstępu, zakończenia i przejrzenia całości. Wydanie takiej książki wiąże się z kosztami w wysokości około złotych, zł, 5000 za druk, 2000 korekta, 1000 zł skład, no jeszcze okładka, czyli powyżej 8000 i w celu zebrania odpowiedniej kwoty uruchomiliśmy zrzutkę, profil na zrzutce jak również na patronajcie, jak również prosimy wpłaty na nasze konto yy, wszystkim osobom, które Zdecydują się wesprzeć nasz projekt kwotą minimalnie 50 zł. Już możemy obiecać, że po ukazaniu się tej pracy chętnie wyślemy ją pocztą z naszymi autografami, czy z Twoim autografem, bo to Twoja książka. Tak, to chyba wszystko. Dziękujemy i spotykamy się na naszym następnej rozmowie. Dziękujemy za uwagę.